Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladki, dzisiaj ze mną Hades. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Kontynuujemy naszą serię ze Scrap Mechanica i zdziwicie się, gdzie jesteśmy. I z góry powiem, nie my to budowaliśmy. My patrzymy na pomysły od was, dalej czekamy na pomysły od was. Oczywiście sekcja komentarzy jest cała dla was. A my wpadliśmy na pomysł, że zrobimy coś, czego jeszcze nie było na polskim YouTubie, jeśli chodzi o Scrap Mechanica i na zagranicznym chyba też nie. Co? Wiesz co, to znaczy na zagranicznym była reklama tej mapy. A na i nie widziałem, żeby ktoś przychodził, więc... Tak, spojrzeliśmy sobie, bo ogólnie nie wiedzieliśmy, jak to nazwać, bo wiecie, że tam w różnych grach są różne tryby typu escape, jak trzeba uciec z czegoś i tak dalej. To jest coś na ten styl zrobione? Nie wiemy, czy ktoś już wcześniej to zrobił. Jeśli zrobił, to sorry, przepraszamy, ale nie wiedzieliśmy, jak... Ja nie przepraszam. Nie, dobra, to ty nie przepraszasz, ja przepraszam, bo nie wiedzieliśmy, jak inaczej można byłoby to nazwać, więc to jest jedna z mapek wykorzystana escape. Od... Tak, Escape, wykorzystana przez nas, od jakiegoś użytkownika z YouTube'a, gdzie po drodze będzie, jeszcze tam widziałem jego logo całe, więc będziecie mogli sobie zobaczyć ewentualnie, a my w sumie zaraz zaczynamy, nie? No, jesteś chyba, na tym podejście, tak jak ja? Jestem na tym podejście. A, i jak zapewne już widzicie, macie podwójny obraz, po lewej pewnie Hadesa, po prawej mnie, żebyście widzieli, co, gdzie, jak nam idzie dokładnie, i to jest taka swego rodzaju rywalizacja. Mam nadzieję, że nie przegram aż tak dużym wynikiem i jakoś nam to wyjdzie. To, że grałem w Minecrafta na escape mapach, to nie znaczy, że jestem dobry tutaj, tak? Ale... Dobra, to ty odliczasz, czy ja to, odliczam? 3, 4, bum, ruszyli! Jak udać się coś osiągnąć, to powiedz. O, fuck, spadłem. Odpaliłem na razie tą platformę. Już odpaliłeś platformę? No. Tak? Taki jesteś szybki? Szybki bil ze mnie. A to się zamyka! No właśnie, to jest ten problem. Dobra, jestem dalej, dziękuję. Jesteś dalej. Jak rozumiem, jesteś to tu szalony. A może powinienem? Dobra, nie wiem, idę dalej. Nie wiem, czy coś powinieneś. Tu jest... No. Nie, spadłem! Padłeś? Nie wiem, jestem... Ło! Co to? Aha, ja muszę tu... Ło! Ja nigdy się nie bawiłem w takie mapki, więc to może być ciekawe. Później jest bardzo ciekawe, próbuję trafić do twarzy Shreka. Do twarzy Shreka? Tak. Boże, ja cały czas przelatuję od razu na ten most z tyłu. Dobrze, dawaj, lecisz, małysz! Aha. Ja prawie tego... Jest! O, nie, dobra. Jak ci tam idzie? Jesteś jeszcze na początku, rozumiem? Jestem jeszcze na początku, tak, jesteś... Jesteś... Nie! Jestem trochę dalej, no. Ale co, już przeszedłeś Shreka? Tak. A ja się tu męczę jak głupek. Spoko, może nie będę ci spoilerował aż tak bardzo. Możesz spoilerować. Nie, no czemu ja tu nie mogę mam wskoczyć? Mam labirynt. Czyli, o, pierwszy checkpoint. Ja się nie ruszę z początku, nie? Przez całe wideo. Okej, okay, no to przynajmniej u mnie czuję, możecie... Czuję, że będzie bardzo ciekawie. Dobra, oczywiście standardowa zasada labiryntów, trzymamy się lewej strony. O! Jak tu dalej? Dobra. Nie wiem, ja się też tam jakby zgubiłem, nie? Jak to się robi? Tu wchodzę, Boże. Tu się kłóca, aha, i muszę tu przebiec. Nie! Czy ja muszę tu... To jest ciekawe, dobra, bo poszło. Tutaj są jakieś cyfry, nie? I nie mam pewności, czy powinienem te cyfry... Tu jest 2. A, tu się skacze do tego Shreka. Dokładnie. Tutaj zgubiłem się w tym labiryncie. What? Dobra, jest labirynt. Dobra, czyli tutaj teraz? O, przeszedłem dalej, dobra, mistrz. O co chodzi w labiryncie? No, musisz znaleźć kilka tych mechanizmów. O Boże, jakie to jest trudne. Mechanizmów? Jak tak, nie masz 3 przyciski i musisz po prostu je uruchomić. Na razie nie mam żadnego przycisku. O, dobra, bo jest. Musisz się znaleźć. Jest jakiś przycisk. Całe szczęście, że mam w miarę dobrą pamięć i będę wiedział, gdzie byłem, a gdzie mnie nie było. Nie wiem, zasada lewej strony, polecam. Dobra, jest jedynka. Ej, ale tutaj jest tak ciężko doskoczyć. O co chodzi? Nie, gdzie? Chwila, gdzie jest dwójka? Gdzie powinna być dwójka? Wiesz co, dwójka jest chyba prawdopodobnie zamknięta i musisz najpierw trójkę znaleźć. Znalazłem trójkę. Aha, no to o, dwójka halo. Gdzieś aha, jest. Aha, bo to tu się odsuwa, dobra, rozumiem. Chwila, gdzie Kurde. Jest w ogóle początek?
Tej, to jest mega problem teraz. Mówisz? No. O, skillowo, dobra. Udało mi się, lecę dalej. Jestem za labiryntem, znaczy po tym, co było w labiryncie przynajmniej. Ja nie wiem, jak otworzyłeś dwójkę, jak... Nie no, przeszedłem chyba wszystko. Tak mi się Nie wydaje. wiem, no A tam. nie, rzeczywiście, dwójka się otwiera dopiero. Okej, czyli ja byłem w tej To. sekcji, O. tylko że byłem później, dobra. Taki parkour zwykły widzę, tu jest. Przeskoczyłeś ten parkour cały? Tak? No, ta. Ciężko jest, naprawdę. Tutaj mega trzeba operować shiftem i kontrolem. A, bo to jeszcze... A, kontrolem! No Ale to dobra. tam. Opa. No, Czy tu nie! czegoś nie brakuje? Zlatuję Tak. cały czas. Nie mam tego wyczucia, co w Minecrafcie. O, dobra. Że wiesz, gdzie jesteś. Dobra, jest. Nie, może na ciebie poczekam, bo jestem w etapie z samochodu. Wiesz co? Zaraz powinien... A to jest po tym parkurze? Jak przejdziesz to tamten parkour, to jest jeszcze jeden parkour i A trudniejszy od tego, czy łatwiejszy? pierwszy etap jest łatwiejszy, drugi jest no nieco trudniejszy, no. Ja zjeżdżam cały czas z tych klocków. To jest tyle, że się ześlizgujesz niestety. Tu czasem What? nie załapie ci to skakanie. Halo, proszę. Ten samochód jest upośledzony. Czyli jednak lecisz dalej, no dobra. Znaczy, wiesz co, próbuję nawet nim wyjechać jakkolwiek, a Ja... on. Nie mogę O, nic jest, zrobić. otworzył się. Czy tu nie ma jakiegoś nitro? Nie wiem, czekaj. Muszę sprawdzić, jak on działa. Dobra. Okej, aha. Czyli nic takiego nie ma, no dobra. Dobra, to mogę go sobie na przykład trochę przemalować jeszcze. Boże, ta moja postać nie chce skakać. Może mam jakąś gorszą klawiaturę niż twoja do takich rzeczy. Mam tą samą klawiaturę co ty. Masz, tak? Tak? A no dobra. Ło! Co to za chora ten trasa Nie no, jest? mi nie chce skakać postać. Klikam spację, ona nie skacze. Ale ta trasa jest chora. Znaczy, mapka jak najbardziej fajnie pomysłowo zrobiona, ale brakuje jej czegoś, no. Moja postać, mówię ci, moja postać zjeżdża, nie jestem w stanie wskoczyć. Klikam spację, nie dzieje się nic. Mówisz? Ło! Dobra, jest. Poszło. Poszedłeś już do samochodu? O, co tu się Jak to dzieje? się robi? Nie, jeszcze nie poszedłem do samochodu, wiesz? No. Rozumiem, Mówię. że mogę użyć lewarka. Nie, jak, dlaczego mógłbyś? To No bo. jest parkour przecież. No nie, no bo jeżdżę samochodem już. No i co z tego? No, A że ty... mój samochód na przykład utknął na barierce. Znaczy już nie, no dobra, ale No utknął przez chwilę. to biegnij dalej. No tutaj chyba. Chociaż nie, no w sumie nie, bo musisz to ukończyć autem, to nie, to musisz użyć nie lewarka, młotka. Jeśli dasz radę go ruszyć w ogóle. Dasz radę go ruszyć? Znaczy nie, ja już go wyciągnąłem, nie? Ale chyba dachowania to nie odwrócę już. Boże, jaki jest... Jak ciężko jest tu przesko... O, dobra! Dobra, ale zaparkuję go. I No. tak go zaparkuję, bo trzeba tu jeszcze zaparkować, nie? Znaczy, teoretycznie nie trzeba, ale można. Boże, ta moja spacja! Ta moja spacja, Co sama Boże! spacja, co moja. Bawimy się w parkowanie? O, dobra, No rozumiem. bo wiesz, parkowanie jakoś nie jest mega potrzebne tutaj. I tak naprawdę nic ono tu nie robi, więc. Nic ono tu nie robi, no ale co, to musisz, ale musisz zaparkować, żeby coś otworzyć, bo Nie. myślę, że może być i w ten sposób. Nie, bo tu nie ma żadnych czujników. Level pierwszy. To nie rozumiem, to, no to po co jest parking? No po prostu wiesz, jest napisane parking. Ło! Ty, ale to jest chore. To znaczy? Tam dalej coś, tak? Ja jak przejdziesz samochód, to będziesz wiedział, o co mi chodzi. Dobra. Halo, proszę, proszę mnie tu wpuścić. Jak tu ja Mówi, mam m wejść? mówisz, że jest ciekawie? Znaczy, pomysłowo, tu jest naprawdę pomysłowo. No to dobrze, że ktoś się Dobra. postarał. Chyba, Nie, no nie? to są kpiny jakieś, no. Proszę mnie wpuścić tam. Aha, wpadłem pod.
Powiem ci tak, jeśli lubisz obrywać młotkiem, aha, to... dobra, już wiem, o co ci chodziło z tym. Już wiem, o co ci chodziło z problemem z autem. Bo? Bo mi utknęło. A. Aha, dobra, obróciło się nie w tą stronę kompletnie. I co ja mam teraz zrobić? Młotkiem! Nie no, obróciło się kompletnie nie w tą stronę, w którą powinno. Ja nie wiem, gdzie ty swoje ustawiłeś, bo ja swoje cofnąłem spory kawałek. O, udało się! A co ja tu mam zrobić? O Boże. Słyszysz? W sensie? No bo ja nie wiem, jak ty swoje... O Jezu. Nie wiem, jak ty swoje cofnąłeś, bo twoje stawiam, że się obraca w identyczny sposób jak moje. Wiesz co, ja nie używałem tego, bo ja się zatkałem leciutko na barierkach i tylko tyle, nie? A tu co to ma być? Czujniki? Co ja tu mam zrobić? To tu na przykład wejść? Coś chyba czuję, tak, coś czuję, że to wygrasz. Też coś tak czuję. O, dobra, już wiem, o co ci chodziło z tym. Z... 011 010. Okej, okay, a czy to jest jakieś mega ważne? Dłucham? A jak przełączę wszystko? O! Aha. Serio? Co ci tam nie idzie? Nie, wiesz co? Nie to, że nie idzie, ale tu... próbuję rozgryźć pewien mechanizm. W sumie mogę zobaczyć, jak to działa. Bo i tak to przeszedłem już. Próbujesz rozgryźć mechanizm, w sensie? Jak przeszedłeś już całą mapę? Ta mam playing, więc będzie pewnie to jest już ten. Aha, no to ci się udało. Bang! Thanks for playing MRKS G007 YouTube. O! Jestem zwycięzcą. Bang! A jak tam sobie radzisz? Wiesz co, jestem już przy przyciskach, tylko... O, dobra, ogarnąłem. Okej, okay. To ja robię szybki puchar. Skończyło się. Ja zrobię sobie srebrny, wiesz? Ja tak, zrobię to... sobie srebrny pucharek. Taki ładny. Zobaczycie teraz... Kto to myśli, jaki ten? Ja zrobiłem ten puchar z kamienia, jako że taki trochę marmurowy jest, rozumiesz, nie? Rozumiem. Taki trochę bardziej wartościowy, złota kaczucha i złoty papier toaletowy. Wszystko złote? Dokładnie tak. Dobra, ja zrobię sobie srebrny pucharek. Albo mogę jeszcze tak to zrobić. To jest pomysłowe. Tak. Brakuje tu właśnie takiego pucharu na koniec, więc trzeba dorobić go. Ma będzie taki łozdobny, co mi tam. Łozdobny? Łozdobny puchor. Dokładnie, trzeba dorobić. Serdecznie gratuluję ci wygranej. Dziękuję, przyjacielu. Wiedziałem, że jestem lepszy, ale... No, nie chciałem tego... Dobrze wiedzieć. Wiesz co, ja byłem niedaleko za tobą w sumie. No, się ja byłem niedaleko za tobą, tylko ja na tym pierwszym się strasznie zacięłem, bo drugie zrobiłem chyba za pierwszym razem. Tego Shreka. A to nie, ja parę razy, ale puchar mój piękny, najlepszy na świecie jest. No, ja mam swój srebrny. Wygląda źle, bo nie ma srebrnego w grze, więc trzeba sobie jakoś radzić. No. Tak naprawdę, jedyne co możemy powiedzieć, że w sumie mapa chyba, no była okej. Okay. Nie widziałem więcej mapek do Scrap Mechanika, tak szczerze mówiąc. Więc jeśli macie jakieś swoje skrapy, czy to bardziej oryginalne, czy mniej oryginalne, możecie zrobić jakąś mapkę, możecie podesłać gdziekolwiek chcecie do nas i na pewno możemy... twórca będzie wyróżniony. Jakoś, i na pewno tak? Twórca będzie jakoś wyróżniony i jakoś sobie tam przejdziemy ją wtedy. Tu mamy co w sumie, bo nie słyszałem. Thanks for playing MR. Tak, to jest reklama. MRK. Aha, dobra, to jest ogólnie. To jest konto tej osoby, która to stworzyła. I jeszcze ogólnie, jeśli byście chcieli coś zrobić, to postarajcie się, żeby było trudno, ale żeby się dało przejść. Tak, to tak. Przede wszystkim, żeby się dało przejść. Jak w ogóle długo stałem przy tym parkurze, tym pierwszym? Też. Wiesz co, ja się... Znaczy, powiedzmy tak, wyczaiłem w końcu sposób ten pierwszy etap udało mi się szybko przejść. Aha, nie. A ja tak strasznie nie mogłem na ten jeden tylko wskoczyć, tam gdzie trzeba było tego kontrola, bo go trzeba tak dosłownie w ostatnim momencie i on tak minimalnie się zatrzymuje. To jest takie, co? No ale okej, jakoś nam to poszło.
Więc tobie tak się udało. Chyba nie miałem zbyt gorszego czasu, bo w momencie, kiedy ty dotarłeś, to nie wiem, z pół minuty, może później byłem. Ale nie wiem, czy to jakiś licznik czasu tutaj będzie, czy nie, nie wiem. Nie wiem, czy będzie jakiś licznik czasu. Po prostu ważne jest to, że ja wygrałem, jestem lepszy. Tak. Jesteś lepszy, dokładnie. Złoty puchar to udowadnia. Dobrze, to my dziękujemy wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Czekamy na wasze opinie, czy się wam podobał, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków, czy nie chcielibyście więcej tego typu odcinków. Jeśli byście chcieli, to możecie oczywiście sami tworzyć, tak jak mówiliśmy. No i w sumie tyle. Czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze oceny i do usłyszenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, no i cześć! Cześć!